Przed obiektywem Krakowi Foto jest dzisiaj jeden z hokeistów, Damian Kapica. Damian, czy mógłbyś jakoś podsumować dzisiejsze spotkanie? Myślę, że ten mecz był pod nasze dyktando. Tak naprawdę od początku do końca zagraliśmy to, co sobie założyliśmy w szatni i myślę, że tak to wyglądało. Prowadziliśmy 3-0, gdzieś straciliśmy tą jedną przypadkową bramkę w osłabieniu, ale ważne, że dowieźliśmy to do końca i jest to dobry prognostyk przed playoffem. A jak byś ocenił swoją dzisiejszą grę? Był to niezły mecz, na pewno nie jakieś super wykonanie, nie był też najgorszy, po prostu taki dobry ligowy wykon i myślę, że na pewno jeszcze tą formę trzeba polepszyć przed playoffem. Podczas pierwszej tercji wykonywany był rzut karny. Czy czujecie się zestresowani wykonując takie rzuty? Czy na przykład czujesz presję kibiców patrzących na ciebie? Wiesz co, ja osobiście nie odczuwam takiej presji, ale wiem, że każdy zawodnik gdzieś tam indywidualnie do tego podchodzi. I jedni odczuwają tą presję, jedni sobie jakoś z tym radzą, jednym to pomaga, jednym to szkodzi. Dlatego też ciężko się wypowiadać ogólnie. Ja mogę powiedzieć osobiście, że ja nie czuję takiej presji i zawsze jeśli trener stawia mnie na karne, zawsze się tego podejmuję. Zbliżają się play-offy. Czy spodziewaliście się, że będziecie startować z piątego miejsca? Tak naprawdę chcieliśmy jeszcze powalczyć o to czwarte miejsce. Myślę, że przy kilku lepszych spotkaniach naszych, gdzie byśmy zdobyli parę bramek i byśmy wygrali, to byłaby szansa. Niestety no, tak się to ułożyło, że przed tym meczem już byliśmy bez szansy na to czwarte miejsce i musieliśmy tak naprawdę bronić się jeszcze przed Toruniem, więc można się było tego spodziewać i tak się powoli przygotowywaliśmy na Jastrzębie. A czy czujesz się przygotowany do rozgrywek play-off? Tak jak mówię, jest jeszcze trochę czasu, będą te treningi, bo jest ta przerwa i na kadrę i tam później jeszcze jest tydzień przerwy po kadrze. Dlatego jest jeszcze trochę czasu, żeby przygotować tą kondycję, dograć te przewagi, wyjścia z tercji i tak dalej. I na pewno na tym się będziemy skupiali na treningach, żeby to wszystko po prostu udoskonalić i w playoffie, żeby to wyglądało jak najlepiej. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Pozdrawiam żonę i synów. W takim razie dziękujemy bardzo za wywiad i życzymy sukcesów. Dzięki.